Witam serdecznie na moim kanale. Słuchaczom, którzy są ze mną od dłuższego czasu, może się wydawać, że już omawiałam tę sprawę. Faktycznie, w lipcu zeszłego roku omawiałam historię Katrin Knight, jednak jest to zupełnie inna sprawa. Jeżeli jeszcze jej nie słyszeliście, zachęcam do wysłuchania, ale od razu muszę powiedzieć, że jest to historia dla ludzi o mocnych nerwach. Kartę do tego filmu widzicie na górze ekranu. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wydarzeniach z roku 2005, które miały miejsce w angielskim mieście Stoke-on-Trent. Zapraszam do wysłuchania historii Kate Knight. Kate Knight pochodziła z małego angielskiego miasta Moreton, leżącego w niedalekiej odległości od Liverpoolu. Kiedy jednak się usamodzielniła, postanowiła przeprowadzić się do Stoke-on-Trent, miasta oddalonego o około 100 kilometrów. Tam rozpoczęła pracę w lokalnym barze i właśnie tam w wieku 16 lat poznała Lee Knighta. Przychodził on do baru od czasu do czasu i za każdym razem upewniał się, że spędzi kilka chwil na rozmowie z dziewczyną. Mieli ze sobą wiele wspólnego, interesowała ich ta sama muzyka, lubili chodzić do tych samych miejsc i mieli podobne poczucie humoru. Para rozmawiała ze sobą coraz częściej, aż w końcu zaczęli się spotykać również poza barem. Lee był zauroczony nową dziewczyną do tego stopnia, że już wkrótce postanowił przedstawić ją swoim rodzicom. Jednak matka chłopaka nie była aż tak bardzo zachwycona wybranką swojego syna. Kate nie zrobiła na niej najlepszego wrażenia. Była w ich domu po raz pierwszy, a zachowywała się, jakby była u siebie. Od razu przeszukiwała szafki kuchenne w poszukiwaniu herbaty, nie pytając nawet o pozwolenie. Nie zastanawiała się za bardzo, co wypada, a co nie. Tak jakby chciała pokazać, kto tam rządzi, bo od razu było widoczne, że dziewczyna lubi dominować w związku. Po 3 latach znajomości Kate i Lee podjęli decyzję o wstąpieniu w związek małżeński. Trochę tę ich decyzję pomógł podjąć im los, ponieważ Kate była w ciąży, a zależało im na tym, aby dziecko urodziło się, kiedy już będą małżeństwem. I w roku 1998 odbył się ich ślub, który był dla nich ogromnym wydarzeniem. Po ślubie młodzi zamieszkali w typowym angielskim szeregowym domu, ale Kate nie była nim zachwycona. Zawsze mierzyła wysoko i nie była zadowolona, że mieszka w zwykłym szeregowcu. Odkąd pamiętała, jej marzeniem było mieszkać w domu na wsi. Lee widział, że jego żona nie jest najszczęśliwsza, mieszkając w tym miejscu, i robił wszystko, aby to zmienić. Pracował ile tylko było można, brał wszystkie możliwe nadgodziny i zdarzało się, że pracował każdego dnia tygodnia. Lee był brygadzistą na budowie i nawet bez nadgodzin jego zarobki były dość dobre. Z nadgodzinami potrafił zarabiać nawet 3000 funtów miesięcznie. Bardzo zależało mu na tym, aby jego żonie i nowonarodzonemu synowi nic nie brakowało. A Kate bardzo chętnie korzystała z pieniędzy, które przynosił do domu. Wymieniała meble na nowe, kupowała wszystko, na co miała ochotę. I pomimo tego, że Lee nie zarabiał mało, nie udawało im się odkładać żadnych pieniędzy. Kiedy syn pary podrósł trochę, Kate zdecydowała się na powrót do pracy. Praca, którą udało jej się znaleźć, nie przynosiła jej zbyt wiele satysfakcji. Kate widziała się na stanowisku menadżera, jednak pracowała tam zbyt krótko, aby takie stanowisko otrzymać. I po kilku miesiącach przestała chodzić do pracy. Oficjalną wersją było to, że Kate została poproszona o wykonywanie swojej pracy w domu. Chociaż kilka osób usłyszało też wersję, według której kobieta spadła z krzesła, dlatego też przebywała na zwolnieniu chorobowym. Prawdy nie znał nikt. Kate rzuciła pracę i nie pracowała nigdzie. Ponieważ w ich małżeństwie to ona zajmowała się finansami rodziny, to ona była odpowiedzialna za opłacanie wszystkich rachunków, Lee nie bardzo interesował się tym, co się dzieje na ich kontach. Ufał swojej żonie, wiedział, że ona dużo lepiej się w tym wszystkim orientuje i dzięki temu Kate dużo łatwiej było ukryć to, że na jej koncie nie pojawiają się żadne wpływy. Po kilku latach mieszkania w szeregowym domu, którego Kate tak bardzo nie lubiła, udało im się otrzymać kredyt na zakup domu na obrzeżach Stoke-on-Trent. Dom, który kupili, był dość duży, miał 3 sypialnie, był zdecydowanie większy od tego, w którym dotychczas mieszkali.
Był to nowy budynek, zaledwie 3-letni i znajdował się w naprawdę spokojnym sąsiedztwie. Kate od razu była dużo bardziej zadowolona. I wkrótce po przeprowadzce okazało się, że Lee i Kate spodziewają się kolejnego dziecka. Oboje byli wtedy naprawdę szczęśliwi. Jednak ich szczęście nie trwało zbyt długo, bo już kilka tygodni później okazało się, że Kate nie udało się donosić ciąży. Stracili swoje nienarodzone dziecko. Była to dla nich tragedia, ale nie chcieli pozwolić, aby miała ona negatywny wpływ na ich dalsze życie. Mieli już jedno dziecko, musieli robić wszystko, aby było ono szczęśliwe. Lee tak naprawdę był bardzo zadowolony ze swojego życia. Miał kochającą rodzinę, z którą mieszka w przytulnym domu, a do tego dobrze płatną pracę. Czego chcieć więcej od życia? Jednak jego żona zupełnie inaczej na to patrzyła. Dla niej zawsze było za mało pieniędzy, zawsze nie było wystarczająco dużo, aby zaspokoić jej zachcianki. I wpadła wtedy na pomysł, że może zaciągnąć kolejny kredyt w banku. Był tylko jeden problem. Ona sama nie pracowała, co oznaczało, że na jej koncie nie było żadnych wpływów. Żaden bank nie przyzna jej kredytu. Musiała to tak zorganizować, żeby to jej mąż wystąpił o kredyt. I bardzo szybko nauczyła się podrabiać podpis Lee, po czym złożyła dokumenty do banku z prośbą o udzielenie pożyczki. I pomimo tego, że jej mąż nigdy nie pojawił się w siedzibie banku, taki kredyt został mu przyznany. W pierwszej kolejności Kate zdecydowała się na zwiększenie kredytu hipotecznego z 85 tysięcy na 98 tysięcy funtów. Kiedy pieniądze z tego kredytu przestały jej wystarczać, kobieta zaciągnęła kolejne dwie pożyczki. Pierwszą na 10 tysięcy funtów, a kolejną na 7 tysięcy. Wszystkie dokumenty otrzymane z banku chowała przed swoim mężem. Robiła wszystko, żeby tylko Lee się o tym nie dowiedział. Obawiając się, że bank może przysłać pocztą jakiś list dotyczący kredytów, musiała rozwiązać i ten problem. Tłumacząc się tym, że są jakieś problemy z listami, zaczęła odbierać je bezpośrednio w placówce poczty. I w ten sposób Kate udało się ukrywać przed Lee fakt, że mają coraz więcej długów. No właśnie, długów było coraz więcej, a Kate, która w dalszym ciągu wydawała trochę za dużo, musiała znaleźć inne rozwiązanie tego problemu. I wtedy do głowy przyszedł jej pomysł, który wydawał jej się być idealny. Kiedy uda jej się go zrealizować, jej wszystkie problemy finansowe po prostu znikną. Jedyne, co musiała zrobić, to doprowadzić do śmierci swojego męża. Kate wiedziała, że jest on ubezpieczony na dość pokaźną sumę. O ile dobrze kojarzyła, to po jego śmierci miała otrzymać 250 tysięcy funtów. Już wyobrażała sobie, jak za pieniądze z polisy udaje się spłacić wszystkie kredyty, i te mniejsze, i ten, który zaciągnęli na zakup domu. Będzie mogła wtedy wieść spokojne życie wraz ze swoim synkiem. Ale jak to zrobić, żeby Lee odszedł z tego świata? Pierwszym pomysłem, jaki przyszedł jej do głowy, było wynajęcie kogoś, kto to za nią zrobi. Problem był w tym, że Kate nie znała takich osób. Dlatego też zwróciła się do swojej sąsiadki, mieszkającej kilka domów dalej, z pytaniem, czy przypadkiem ona nie ma takich znajomości. Sara, która znała Kate od czasu, kiedy wprowadzili się oni do nowego domu, była zdziwiona tym pytaniem. Była przekonana, że to albo jakiś żart, albo Kate w ten sposób chce zwrócić na siebie uwagę. Nie wierzyła w to, że naprawdę szuka kogoś, kto zabije jej męża. Gdyby naprawdę chciała to zrobić, to na pewno trzymałaby to w tajemnicy przed wszystkimi. A Kate zaczęła później zmieniać swoją wersję, zaczęła mówić, że to nie ona, tylko jej przyjaciółka potrzebuje tego zabójcy. I pomimo tego, że była w stanie zapłacić 50 tysięcy funtów za wskazanie takiej osoby, Sara nie mogła jej pomóc. Kate była niepocieszona i mimo tego, że wydawało się być to najlepszym rozwiązaniem, musiała z niego zrezygnować. Natychmiast zaczęła szukać innej opcji i po krótkim przeszukiwaniu stron w internecie znalazła inną metodę. Musiała po prostu podać swojemu mężowi większą ilość tabletek. Udało jej się zdobyć 10 halucynogennych tabletek, które miała zamiar podawać swojemu mężowi wraz z różnymi napojami. Liczył się po nich fatalnie, nawet zapytał Kate, czy podała mu jakiś lek. Jednak ona ze łzami w oczach wyparła się tego. Przecież tak bardzo go kochała. Jednak każdy kolejny napój był wzbogacony tabletką. Lee nie mógł spać, czuł się wyjątkowo źle.
Kate podała mu już wszystkie tabletki, które posiadała, ale on w dalszym ciągu żył. To jednak jej nie zniechęciło, wiedziała, że to jest dobra metoda, musi tylko zmienić środek na taki, który będzie bardziej efektywny. I tutaj ponownie z pomocą przyszedł internet, gdzie Kate wyczytała, co może się stać, gdy spożyje się zbyt dużą ilość tabletek żelaza. I wraz z Sarą, z którą Kate dzieliła się wszystkimi informacjami na temat próby zabicia swojego męża, wybrały się do apteki, gdzie kobieta kupiła opakowanie tych tabletek, rzekomo dla swojej babci. Sara dobrze wiedziała, że babcia Kate już nie żyje, dlatego też zaczęła wypytywać ją, kto będzie brał te tabletki. I Kate, jak gdyby nigdy nic, ponownie zaczęła opowiadać o swoich planach pozbycia się Lee. O tym, jak po jego śmierci będzie w stanie spłacić wszystkie długi, które mają. A Sara ponownie nie uwierzyła w to, że Kate może faktycznie próbować zabić swojego męża. Była przekonana, że to tylko wytwór jej wybujałej wyobraźni. Kate ostatecznie nie zdecydowała się na użycie tabletek zakupionych w aptece, ponieważ doczytała, że łatwo je wykryć w organizmie, a ostatnią rzeczą, na jaką miała ochotę, był pobyt w więzieniu. Nie znaczyło to, że zrezygnowała z realizacji swojego planu. Nie miała zamiaru tak szybko się poddać. I w końcu znalazła środek, dzięki któremu Lee przeniesie się na tamten świat, a który w organizmie nie jest taki łatwy do wykrycia. A był to płyn chłodniczy. Kupiła litrową butelkę w jednym z supermarketów i zamierzała podawać po trochę swojemu małżonkowi. Według informacji znalezionych w internecie, środek ten powinien wywołać niewydolność nerek oraz zawał serca. Już po pierwszej dawce Lee zaczął się źle czuć, ale myślał, że złapał grypę. Narzekał trochę na ból brzucha, ale nie chciał jeszcze iść z tym do lekarza. 4 kwietnia 2005 roku był dniem, w którym Lee zamierzał świętować wraz ze swoją żoną. Była to 7. rocznica ich ślubu i Lee nawet zwolnił się trochę wcześniej z pracy, aby tego dnia móc spędzić więcej czasu z żoną. Na ten dzień Kate ugotowała mu jego ulubione curry i kupiła czerwone wino, które oboje lubili. Lee jednak nie mógł podejrzewać, że zarówno do curry, jak i do wina Kate dodała jeszcze jeden składnik – płyn chłodniczy. Nie był on bardzo wyczuwalny w curry dzięki różnym przyprawom. Wino natomiast zostało schłodzone, przez co smakowało tak jak zawsze. Kate sprawdziła to wcześniej na swojej sąsiadce Sarze, która nawet spróbowała odrobinkę. Pierwsze 2 dni po rocznicowej kolacji mężczyzna nie czuł się najlepiej. Jednak nie było to aż tak dokuczliwe, aby musiał zostać w domu. Pracował jak zawsze, ale ból brzucha robił się coraz mniej znośny i na 3 dzień mężczyzna wybrał się do lekarza rodzinnego. Ten poradził mu, aby pił jak najwięcej płynów, czego Lee nie mógł robić, ponieważ cokolwiek próbował zjeść czy wypić, zaraz to zwracał. Ból brzucha był coraz intensywniejszy i już na 5. dzień po kolacji stał się nie do zniesienia, przez co musieli wezwać karetkę. Lee trafił do szpitala w nie najlepszym stanie. Miał spore problemy z oddychaniem. Lekarze dowiedzieli się również, że przez kilka wcześniejszych dni nie mógł oddawać moczu, co wskazywało na problemy z nerkami. I faktycznie lekarze potwierdzili niewydolność nerek, dlatego też natychmiast musieli poddać go dializie. Nie potrafili dojść do tego, co powoduje taki stan u mężczyzny. Walczyli ze skutkami, ale nie mogli znaleźć przyczyny. Od samego początku, kiedy znalazł się w szpitalu, Kate była przy nim. Opiekowała się nim jak dobra żona. Podawała mu smakową wodę, kiedy był spragniony. Przekazała rodzinie, że tylko ona powinna podawać mu płyny. Tak podobno poinstruowały ją pielęgniarki. Być może w tej wodzie znajdowały się kolejne dawki płynu chłodniczego. Ali czuł się coraz gorzej, na jego twarzy widoczny był częściowy paraliż. Jego słuch zaczął się pogarszać, zaczął tracić również wzrok. Najwyraźniej doszło do uszkodzenia mózgu. 4. dnia po przyjeździe do szpitala mężczyzna doznał wewnętrznego krwotoku i musiał zostać poddany natychmiastowej operacji, w przeciwnym razie mógł umrzeć. Jego szanse na przeżycie tej operacji nie były zbyt wielkie, dlatego też poproszono rodzinę, aby przyjechała do szpitala. Kate jednak nie była tym zainteresowana. Operacja się udała, jednak po jej zakończeniu mężczyzna nie odzyskał przytomności. Zapadł w śpiączkę i był w tym stanie przez następne 16 tygodni.
a lekarze w tym czasie próbowali ustalić przyczynę jego problemów ze zdrowiem i w tym celu pobrano do badania wycinek jego nerki. I znaleziono wówczas kryształki, które wytworzyły się w jego nerkach w wyniku reakcji spowodowanej spożyciem płynu chłodniczego. Płyn chłodniczy zawiera glikol etylenowy, który po spożyciu wchodzi w reakcję, przez którą dochodzi do wytworzenia kwasów, między innymi kwasu szczawiowego. Kwas ten wytrąca się w postaci kryształków, które odkładają się w nerkach oraz mózgu, prowadząc do ich uszkodzenia. W próbce pobranej od Lee nie było wiele tych kryształków, ale był on wcześniej dializowany, co spowodowało ich wypłukanie. Jednak lekarze byli pewni, że przyczyną jego fatalnego stanu było zatrucie glikolem etylenowym i oczywiście poinformowali o tym fakcie policję. Ale policjanci otrzymali również z innego źródła wskazówkę dotyczącą tego, co i kto mógł być powodem fatalnego stanu, w jakim znajdował się Lee. Przyjaciółka Kate Sara spotkała na ulicy kuzynkę Lee. Dopiero wtedy dowiedziała się, że mężczyzna jest w szpitalu i że jest w bardzo złym stanie. Tak naprawdę to cały czas walczy o życie. Wówczas Sara zrozumiała, że to, co wcześniej opowiadała jej Kate, nie było wytworem jej wybujałej wyobraźni czy próbą zwrócenia na siebie uwagi. Ona naprawdę zwierzała jej się z tego, co miała zamiar zrobić. Opowiadała jej o swoich planach zabicia męża. Sara opowiedziała o wszystkim napotkanej na ulicy kuzynce Lee, która przekazała te informacje rodzinie mężczyzny. Dowiedzieli się oni wtedy o tym, że Kate chciała wynająć płatnego zabójcę, o podawaniu mężczyźnie tabletek halucynogennych, jak również o płynie chłodniczym. Kiedy zgłoszono to na policję, funkcjonariusze udali się do domu Kate, gdzie została ona aresztowana. Przeszukano jej dom i w szafce pod zlewem znaleziono litrową butelkę płynu chłodniczego, w której brakowało 160 ml. Znaleziono również dokumenty, które kobieta tak bardzo próbowała chować przed mężem. Dokumenty potwierdzające zaciąganie kolejnych kredytów. Kiedy pokazano je Kate, stwierdziła ona, że nigdy wcześniej ich nie widziała. W ich związku to Lee był odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z finansami. Ona się nigdy tym nie zajmowała, nie wiedziała też nic o kredytach, poza jednym, który zaciągnęli na zakup domu. Kate próbowała zrobić wszystko, aby udowodnić swoją niewinność. Jednak kiedy przeszukano jej komputer, udało się ustalić, że kobieta wyszukiwała informacje dotyczące zatrucia żelazem czy płynem chłodniczym. Wpisy te były już usunięte z historii, jednak dla policyjnych informatyków nie było problemem odzyskanie ich. Kate tłumaczyła, że szukała tych informacji już po tym, jak jej mąż trafił do szpitala. Na podstawie symptomów próbowała ustalić, co mu dolega. Nie brała chyba jednak pod uwagę tego, że skoro policjanci odzyskali dane o tych wpisach, to równie łatwo mogli ustalić, kiedy szukała informacji na ten temat. I oczywiście było to jeszcze zanim Lee trafił do szpitala. Kate, jak się można było spodziewać, nie przyznawała się do tego, że chciała zabić swojego męża. I wkrótce została za kaucją zwolniona z aresztu. Mogła oczekiwać na proces, przebywając na wolności. Wyprowadziła się wówczas z domu, w którym mieszkała razem z Lee i przeprowadziła się z synem do miasta, z którego pochodziła. Nie zapomniała o zabraniu wszystkich mebli i innych cennych rzeczy, które w ich wspólnym domu się znajdowały. Kiedy po 16 tygodniach w śpiączce Lee się wybudził, wszyscy byli szczęśliwi i nie potrafili ukryć swojej radości. Rodzina musiała mu jednak wytłumaczyć, dlaczego znalazł się w szpitalu i co doprowadziło do tego, że znajdował się w takim stanie. Lee nie mógł uwierzyć, że jego żona mogła coś takiego zrobić. Uważał, że byli dobrym małżeństwem, bardzo kochał Kate i myślał, że ona jego również. To była ostatnia rzecz, jakiej mógł się po niej spodziewać. Radość z tego, że Lee się wybudził, nie trwała jednak długo, ponieważ już kilka tygodni po wybudzeniu mężczyzna zaczął zauważać, że jego słuch i wzrok zaczynają się pogarszać. Postępowało to dość szybko i już wkrótce nic nie słyszał i nic nie widział. Jedynym sposobem, dzięki któremu można było się z nim komunikować, było pisanie liter na wewnętrznej stronie jego dłoni. Tylko w ten sposób rodzina czy lekarze i pielęgniarki mogli przekazać mu jakąś wiadomość. Lekarze opiekujący się Lee wiedzieli, że utrata słuchu oraz wzroku nie jest chwilowa. To nie był chwilowy skutek, nie można było się spodziewać, że z czasem nastąpi poprawa.
Nie była to najlepsza wiadomość dla Lee i jego rodziny, ale lekarze mieli i dobrą nowinę dla nich. Mogli wszczepić mu implant, dzięki któremu istniała szansa na to, że będzie słyszał. Miało to też duże znaczenie, jeżeli chodzi o proces. Gdyby słyszał, mógłby zeznawać. I jeszcze przed rozpoczęciem procesu Lee przeszedł operację, w trakcie której wszczepiono mu dwa implanty. Jego słuch nie był tak dobry jak wcześniej, ale coś słyszał i wiedział, że to będzie ulegało poprawie. Ale utrata słuchu i wzroku to nie były jedyne skutki zatrucia płynem chłodniczym. Również jego nerki znajdowały się w coraz gorszym stanie. Lekarze nie mieli wyjścia, Lee musiał być poddawany regularnym dializom 3 razy w tygodniu. Kate nie udało się go zabić, jednak szkody, jakie na skutek jej działania zostały wyrządzone w organizmie jej męża, były znaczne. Proces w tej sprawie rozpoczął się pod koniec roku 2007. Kate w dalszym ciągu nie przyznawała się do próby otrucia swojego męża. Obrona sugerowała, że stan, w jakim Lee się znalazł, mógł być skutkiem picia dużej ilości alkoholu. Jednak Lee nigdy dużo nie pił, do pubu wychodził tylko 2 razy w roku. Oskarżenia te były bezpodstawne. Proces rozpoczął się krótko po tym, jak Lee otrzymał nowe implanty, dlatego też w dalszym ciągu potrzebował wsparcia specjalistów w trakcie zeznawania. Gdyby nie usłyszał on dobrze pytania, mogli oni wówczas napisać je na jego dłoni, tak jak było to robione w szpitalu, zanim otrzymał implanty. I mógł wówczas potwierdzić, że płyn chłodniczy znaleziony w jego domu przez policjantów nie był kupiony przez niego. Pochodził on z Tesco, a Lee jako były mechanik posiadał zniżki w 2 sklepach specjalizujących się w sprzedaży wszystkiego, co jest potrzebne do samochodu. Zawsze robił zakupy w którymś z tych 2 sklepów. Nigdy nie kupiłby płynu z Tesco. Potwierdził również to, że nie wiedział nic o kredytach zaciąganych przez Kate. Nie miał pojęcia, że mają oni jakiekolwiek długi. Kate dobrze to przed nim ukrywała. Po wysłuchaniu wszystkich świadków przysięgłym zajęło 8 godzin, aby uzgodnić werdykt. Kate ze łzami w oczach słuchała, jak go odczytują. Została bowiem uznana winną próby zabójstwa swojego męża i skazana na 30 lat pozbawienia wolności. O wcześniejsze zwolnienie warunkowe może się starać nie wcześniej niż po 15 latach. Cała ta sytuacja była bardzo stresująca dla Lee. Tak naprawdę to stracił on wszystko. Żonę, pracę, którą tak lubił, wszystko, na co tak ciężko pracował. Zdawał sobie sprawę z tego, że nigdy nie będzie mógł wrócić do pracy. Wiedział też, że nigdy nie zobaczy, jak wygląda jego syn, jak z chłopca staje się mężczyzną. Wszystko to zostało mu odebrane przez chciwość kobiety, którą kochał. W całej tej historii są też pozytywne wątki. W roku 2008 Lee przeszedł operację przeszczepu nerki, której dawcą był jego młodszy brat Michael. Był bardzo zaskoczony, kiedy usłyszał, że jest on w stanie oddać mu jedną ze swoich nerek. Wiedział, że do końca życia nie będzie w stanie mu się za to odwdzięczyć. Pomimo tego, że Lee podejrzewał, że nigdy nie będzie potrafił zaufać żadnej kobiecie i zawsze będzie już sam, stało się inaczej niż zakładał. Kiedy był poddawany dializom 3 razy w tygodniu, jedną z pielęgniarek, które się nim opiekowały, była Jackie Evans. Zajmowała się ona Lee, kiedy zaraz po wybudzeniu przebywał w szpitalu. Nie słyszał on jeszcze wówczas i Jackie była odpowiedzialna za kontaktowanie się z nim poprzez pisanie liter na jego dłoni. Mężczyzna przebywał na jej oddziale 3 razy w tygodniu przez 4 godziny, co sprawiło, że spędzali ze sobą dużo czasu. Zaprzyjaźnili się oni ze sobą, a kiedy Lee opuścił szpital, zaprosił ją do restauracji, aby podziękować jej za opiekę. Od tego czasu zaczęli się spotykać i w roku 2011 wstąpili w związek małżeński. Teraz Lee marzy o tym, aby w przyszłości móc poddać się operacji, która pozwoli na chociaż częściowe odzyskanie wzroku. Robi wszystko, aby jego życie wróciło do normalności na tyle, na ile jest to tylko możliwe. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.